bądź i potrafił tak pięknie przemówić, to najchętniej powtórzyłbym bardzo mądre, dotykające, piękne słowa brata Gwardiana, pułkownika Bogdana, które skierował dzisiaj do nas podczas mszy świętej. Ci, którzy w niej uczestniczyli, wiedzą, dlaczego były tak ważne, dlaczego tak mądrze uzasadniły, jaka jest istota tego naszego wspólnego oddawania hołdu i cześci tym, którzy w naszym imieniu, naszym przodkom, stawili czoła bezmyślnej, nieludzkiej niesprawiedliwości, okrucieństwu, hekatomby, jaką była zbrodnia II wojny światowej. Biała Podlaska też należała do tych, którzy dramatycznie ucierpieli. Już o godzinie 6 rano na nasze miasto spadły pierwsze hitlerowskie, niemieckie, faszystowskie bomby. Nie mieli trudności. Raptem 250 km dzieliło Białą Podlaską od ówczesnej granicy z Prusami Wschodnimi, skąd startowały niemieckie samoloty ze złowrogimi czarnymi krzyżami na skrzydłach i statecznikach. Już po południu pierwszego dnia wojny ginęli dziesiątkami pierwsi mieszkańcy Białej Podlaski. Większość z tych bomb spadła na ówczesne osiedle Łuski, na ulicę Brzeską, nieopodal sądu, na terenie dzisiejszego domu handlowego, czy w okolicach kościoła świętego Antoniego. Już w pierwszych dniach wojny, między 2 a 4 września na Pomorzu, w ramach 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty, walczyli żołnierze z Białej Podlaski i okolic, przede wszystkim żołnierze naszego 34 Pułku Piechoty, składając swoją daninę krwi. Już 27 września do Białej Podlaski wkroczyła Armia Radziecka, 13 października przekazując okupacyjne władztwo żołnierzom niemieckim. W trakcie wojny dokonały się na terenie Białej Podlaski wszystkie bestialstwa, które z tym okresem nieodzownie już zawsze będą się kojarzyć. Turniej, który zorganizowaliśmy, odbył się w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Chcieliśmy tutaj uczcić tą datę naszym turniejem, który pisze się być może, miejmy nadzieję, w cykliczną imprezę w naszym mieście. Zorganizowało to z nami II Liceum Ogólnokształcące im. Praty w Białej Podlaskiej pod patronatem prezydenta miasta Białej Podlaskiej. Przykładnie z amunicji, wystrzelałeś wszystko. Dzisiejsze wydarzenie to koncert pamięci zorganizowany z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 80. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę. Koncert przygotowany przez grupę artystyczne Bielskiego Centrum Kultury, zespół wokalny Chwilka i studio wokalne Brevis przy współpracy chóru 4. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica
z Białej Podlaskiej. Thank you.